Wiemy, że jesteś studentem medycyny, bardzo trudny kierunek. Mówi się, że to są najtrudniejsze studia w naszym kraju. No właśnie, jak ci idą te studia? A w innych krajach to jakie są najtrudniejsze? Patrz, łapiesz mnie za słówka, ja to dobrze, bardzo szanuję. Przepraszam, a jakie było pytanie? Jeszcze raz. Jak ci idzie na tych studiach? Jak mi idzie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi idzie na studiach. Piątki same? Same to nie, wiadomo, że coś tam się zawsze noga potknie, ale oceny są dobre, oceny są dobre. Pytanie, czy myślałeś już o jakiejś specjalizacji, bo wiemy, że tych kierunków jest mnóstwo. Można być pediatrą, można być psychiatrą, albo można być też lekarzem medycyny estetycznej. Specjalizacji jest bardzo dużo. No, jak pytam lekarzy, czy studentów, którzy są na ostatnim roku, czy tych, no to mówią, że im się 1000 razy zmieniało na studiach i powiedzieli, i mówią, że lekarze konkretnie, że są na takich specjalizacjach, po takich specjalizacjach, o których by nigdy nie powiedzieli, żeby na to poszli. Także no zobaczymy, nie chcę mówić. Mnie, ale coś ci na pewno kiełkuje. Tak, no jasne, mnie bardzo interesuje chirurgia plastyczna. Fajnie mi się to robiło, jak miałem z tym do czynienia na praktykach w tamtym roku. Jakieś tam pochwałki zebrałem w szpitalu. Masz też takie wyczucie estetyki? Tak, no to znaczy, no tak mi się jest wydaje, bardzo ale ważne. Ja no, o tym nie mogę mówić, no ja mogę powiedzieć, która kobieta, czy który mężczyzna według mnie jest taki idealny, tego wszystko, no ale no ja nie wiem, co nie, nie wiem nic.